jak Włochy to pizza. Ale niekoniecznie w tym regionie. Włochy północne, tak nieoczywiste w lato, a tak piękne. Mięsa, ryby, zdecydowanie częściej spotkane w ofercie. Piękne włoskie targi, pachnące i typowo włoskie. Włosi, którzy siedzą koło nas, po jednej, po drugiej stronie przy stolikach, nie widzę, żeby się zajadali pizzą. Something like that. Praktycznie w ogóle tutaj nie słychać turystów. Allora i allora, buongiorno i buongiorno. Ryby, sery, kwędliny, a i smażenina. To Włosi też potrafią zrobić. Kawa. Nigdzie na świecie tak nie smakuje jak we Włoszech. Tak jak Włosi podają kawę, tak majestatyczny, niesamowity sposób, to jest po prostu niepowtarzalne. Ja oczywiście pizzę próbuję wszędzie, czy to we Włoszech, czy w innym kraju. Oprócz świetnej kuchni, północne Włochy dają coś jeszcze. Firma Love for Ride od lat organizuje wycieczki na motocyklach. Od tego roku również w północnych Włoszech, w Dolomitach. Ja miałem okazję testować Ducati Multistrada V4S. Coś niesamowitego. Urocze wąskie uliczki. Do tego te widoki. Niezapomniane przygody. Chcesz poznać prawdziwe Włochy, niezwykłe Włochy, to zobacz, co przygotowaliśmy razem z Love for Ride. Oprócz możliwości testowania najnowszych motocykli, będziesz miał okazję poznać najciekawsze miejsca kulinarne, winnice oraz uczestniczyć w warsztatach kuchni włoskiej prowadzonych przeze mnie. A jeśli nie jeździsz na motocyklu, to nic straconego. Love for Ride powiększa swoją ofertę o 450-konne BMW 650i Cabrio. Chcesz jechać więcej osób? To nie problem. Dostępny będzie również Mercedes Vito 9-osobowy.